Zenon Wałczewski miał oblatane 30 cykli jako pilot różnych statków kosmicznych. Był kosmonautą starej daty, który pamiętał jeszcze kolonizację Marsa, a przetrwał do roku 3000 tylko z powodu kąpieli kryogenicznej, w której to woda z komórek została zastąpiona termostatyczną cieczą. Działo się to w ramach programu dla astronautów z pozaziemskiej Ameryki o nazwie Nowa Era. Poddani jemu ochotnicy zamroszeni zostali na 1000 lat, po upływie których mieli doświadczyć przyszłość i opisać swoje przeżycia z tym związane. Wałczewski był więcej niżeli oburzony tym, co zastał po wybudzeniu. Świat postawiony praktycznie na głowie, zupełnie odmienny nowomodny język, który nijak nie zaliczał się do czegokolwiek, co znał, kulturę, w której się nie wychowywał i obyczaje, które kategorycznie odrzucał. Nie cierpiał współczesnego świata, świata, w którym się obudził. Nienawidził kuchni, a jeszcze bardziej drogiego do granic przesady alkoholu. To zakrawało na szaleństwo. Jakby było tego mało, świadome roboty i kosmici z różnych planet i różnych ras, niekoniecznie przystojnych. Teraz jednak, kiedy dorobił się rozpadającego, ale nadal sprawnego statku gwiezdnego, mógł opuścić planetę, która stała się zbiorowiskiem żenady, zdziecinnienia i zanurzyć się w toń kosmosu, gdzie wszystko działo się bez względu na to, czy jakieś cywilizacje rodziły się, czy upadały. Wałczewski wyglądał jak człowiek po 50. Miał siwe, krótkie włosy, zaczesane z przodu na tył. Dość puszyste, ale nienagannie przycięte wąsy, które spływały mu do podbródka i pomarszczone czoło. Jego sylwetka posiadała cechy tej atletycznej, ale była także nieco przesadzista, choć mięśnia piwnego nie posiadał. Jego statek, Minewra II, roznosił najnowszą technologię do różnych ośrodków badawczych na różnych planetach układów gwiezdnych. Był dość niewymiarowy. Posiadał dwa silniki jonowe na rufie, kanciasty osmagany promieniowaniem gwiazd i pyłem kosmiczny kadłub oraz mostek, który był szklaną bańką, a którego podłoga posiadała wmontowane generatory grawitacyjne, aby nikt nie musiał pilnować się z ćwiczeniami fizycznymi, jak chciał odpocząć od rutyny. Człowiek zdążył już opanować 30% galaktyki zwanej Drogą Mleczną i niewątpliwie poznać obce życie. Astronauci jednak utracili status odkrywców już dawno i teraz byli jedynie dostawcami na zlecenie różnych firm współtworzących marynarkę gwiezdną. Na pokładzie Minewra II był personel w liczbie 3, wliczając w to robota. Pierwszy zawsze był Zenon. To on był kapitanem i pilotem statku, drugi zaś był robot przezywany potocznie Blipem, zaś na samym końcu był inżynier, obcy z innej planety, który nie budził uznania Wałczewskiego, zwany po prostu Renem. Gdyż takie miano zostało mu nadane w rejestrze. Ren doprawdy był jakiś ewenementem. Pochodził z planety, gdzie jeszcze nie rozwinęła się cywilizacja pierwszego stopnia, a która zdominowana została przez Imperium Ziemskie i włączona w jej skład. Ren był wysoki, miał drapieżnie podłużny łeb i pysk, był futrzasty, jego futro było ciemno-niebieskie. W narzeczu jego ziomków był po prostu sergalem, znał się na ludzkiej technologii, która nie wykraczała poza jednak najnowsze nowinki techniczne. Umiał naprawiać obwody plazmatyczne, elektronikę, a także miał zmysł techniczny, rzadko spotykany u tak prymitywnej rasy. Zenon nie cierpiał jego obecności, ale przyzwyczaił się do niej, mimo iż nie szczędził mu docinek i uwag. Robot Blip, który zawsze wykonywał zadania bez szemrania, miał więcej taktu od Rena, ale przejawiał niezdrowe zainteresowanie cieczą wszelaką, dlatego też lubił patrzeć na przelewaną wodę z kubka do kubka. Zaparzanie kawy, a nawet przesypywanie się kropel tak drobnego proszku, iż niemalże imitował wodę. Wałczewski przeglądał od niechcenia najnowszy update Gazety Solarnej, która przekazywała najnowsze wiadomości z wszechświata za sprawą technologii kwantowej, która działała na zasadzie, iż jeżeli kwant energii zmieni się w jednym miejscu, to automatycznie drugi wykonał tą samą operację.
Dla Zenona było to nieco bardziej pogmatwane mambo-dżambo, ale działało i codziennie mógł czytać nagłówki o różnych rebeliach na różnych światach, a także przeglądać żarciki i kawały, które były dla podróżników gwiezdnych, aby umilić im czas w pustce kosmicznej. Zenon właśnie kończył parzenie sobie kawy. Jeszcze 3 godziny i pójdzie spać. Jego statek gwiezdny leciał w jedną z dłuższych podróży. Miał dolecieć na orbitę planety, która kiedyś została nazwana Pirksem. Tam towar wieziony przez całą tą drogę miał być rozładowany. Czytnik przewozu odbity i nastąpiłby powrót do domu, na ziemię, której zdążył znienawidzić. Nie było tam już nic, co mogłoby sprawić, że poczułby się jak w domu. Kompletnie nic. Nawet Polska zdawała mu się obca. Był rozgniewany na swoich rodaków, iż dopuścili się anglizacji swojego języka i wiernie umizgiwali się do Amerykanów, a o nich to już wolał nie myśleć. Wow, kurwa, ale wcześnie! Powiedział Ren, wychodząc ze śluzy, za którą znajdowała się łaźnia. Jedyna łaźnia wraz z kiblem ssącym. Kapitan popatrzył na inżyniera od niechcenia, po czym powrócił do czytania gazety, siedząc w swoim wygodnym kapitańskim fotelu. Ren zignorował ciszę, po czym nadal niewytarty dokładnie z wody zaczął buszować w kuchni, która wbudowana była w mostek. Przydałaby się nam jakaś suszarnia, nie mogę wytrzeć z siebie wody. To ją sobie kup, łachudro, powiedział Zenon, odkładając gazetę i przyglądając się hologramom i mapie gwiezdnej. Wszystko było jak w najlepszym porządku. Tymczasem Blip właśnie się podładował i wszedł również na mostek, ale widząc pozostawioną na mostku wodę, zaczął się jej przyglądać z zaciekawieniem. Nieforemny obiekt, nieforemny obiekt, wycharczał Blaszak przez swój segment odpowiedzialny za mowę. Jak na robota był najniższej klasy produktem. Co więcej, na skutek manii dotykania cieczy wszelakiej musiał być poddawany regularnemu oczyszczaniu z rdzy. Zajmował się tym oczywiście kapitan, bo Ren robił to bardzo niedokładnie. Zenon jedynie zmarszczył czoło i obejrzał się na robota. Nie wchodź do kabiny prysznicowej, Blip. Nie mam zamiaru potem czyścić ci stawu zawiesowych z rdzy. Tak jest, kapitanie, powiedział robot i odszedł od kabiny prysznicowej, ale zobaczywszy mokre futro Sergala, zaczął przyglądać się kropelkom wody, które kapały na podłogę. Kapitan zauważył to. Ja pierdolę, Blaszaku, zostaw jego futro! Nie widzisz, że się chce przywitać? Powiedział Ren, przyciągając Blaszaka do siebie i obejmując go ramieniem, jakby byli najlepszymi kumplami. Ren, do kurwy nędzy! Nie chce mi się go później czyścić z sierści padalca. Jakiego padalca, kapitanie? Ja tylko lubię z nim przebywać. Aha, ty musisz robić to specjalnie. Dobrze wiesz, że ten robot ma chip warty tyle, co mózg autysty. Wytrzyj go chociaż ręcznikiem na litość boską. Tak jest, kapitanie, powiedział Sergal, po czym dodał po cichu. Jebany piernik. Zenon usłyszał to, ale nic nie powiedział. To nie pierwszy raz, kiedy zdarzyło się coś takiego. Ren był dość młody i miał porywczą naturę, choć niekoniecznie o tym wiedział. Blip z kolei był Blipem, jakby nie patrzeć. Pomagał w rozładowywaniu naprawdę ciężkiego towaru, choć nie był ani masywny, ani ogarnięty w tym, co robił. Czasami cargo było uszkodzone z powodu jego niezdarności, choć siły odmówić mu nie można było. Blaszak miał posturę ludzką, jednak jego członki pochodziły z różnych typów robotów. Jedne jak ramiona miały uniwersalne modele o przeznaczeniu wojskowym, nogi zaś pochodziły od robotów inżynieryjnych. Tor zaś był amalgamacją różnych, zespawanych ze sobą segmentów. Nic zresztą dziwnego, gdyż kapitan kupił Blipa od złomiarzy z planety Axil 5. Co dzisiaj jemy? Spytał robot w oczekiwaniu, iż będą to płatki z mlekiem. Wprawdzie nie mógł nic jeść, ale lubił patrzeć, jak ktoś je, a mleko spływa po łyżeczce prosto do miski. Dzisiaj w naszym menu chyba będzie jajecznica z bekonem. Taka, jak kapitan lubi najbardziej. Powiedział Ren, usiłując zatrzeć mopem ślady swojej wodnej zbrodni przeciwko porządkowi na statku.
Zenon wstał z fotela, przecierając oczy. Za długo czytał gazetę solarną. Podszedł do kuchni i wstawił na zapalony gaz patelnię. Rozpruł saszetkę z proszkiem o rdzawej barwie, po czym wsypał ją do niewielkiego neoczajnika, wymieszał i nastawił temperaturę na wrzenie i ustawił opcję zagęszczanie. Otworzył puszkę, wysypał na patelnię kostki mięsa, uprzednio dodając nieco masła, aby nie przewarły. Następnie, kiedy mięso już zostało usmażone ze wszystkich stron, neoczajnik zapikał. Kapitan zalał patelnię gotowym zagęszczonym sosem, po czym zmniejszył gaz i przygotował garnek, który zalany wodą dostał w swoją gardziel sztywne i kruche kluski. Czemu nie podgrzejesz wody od razu palnikiem plazmatycznym? Spytała futrzasta bestia. Wolę, aby makaron dochodził powoli, no bez zabawki tylko psują smak. Aha. Blip podekscytowany, woda bulgotać, woda skakać, ciecz przelewać się. Wytrzeszczał robot, gdyż jego moduł odpowiedzialny za mowę był cały umorusany w sierści i wodzie. Ren jedynie uśmiechnął się na tę myśl. Blip zawsze taki był. Pamiętał nawet moment, w którym musiał naprawiać jego mózg, bo coś tam wysiadło. Nie wiedział jak, ale metodą prób i błędów naprawił go, by działał bez zarzutów. Tylko ta woda, która wprawiała blaszaki w osłupienie. Czasami lubił bawić się manią robota specjalnie wychodząc spod prysznica bez dokładnego wysuszenia, aby przyciągnąć swoją osobą tą metalową maszynę. Lubił tą formę atencji, zaś kapitan tępił ją na każdym kroku. Wprowadzała tylko nieporządek i chaos w codziennej rutynie. Sergal wprawdzie miał bardzo rozmaite zainteresowania poza blaszakami, ale arytmetyka z pewnością nie była jednym z nich. Najęty do służby został za sprawą programu politycznego równi na każdym globie i poza nim. Firma wcisnęła go Zenonowi z przymusu, jednak o dziwo nie zaniedbywał swoich obowiązków konserwatora statku. Był pomocny, jednak jego hobby miało więcej wspólnego z dewiacją względem robotów. Zenon nie chciał nawet myśleć, jak zabawiał się podczas nudy. Szybko podkręcił gaz, by woda w garnku się dobrze zagotowała. Normalnie kluski po takiej kąpieli bez wątpienia by się rozpuściły, ale to były kosmiczne kluski. Przeznaczone dla odkrywców kosmosu, a więc bliżej im było do tektury gumy, dlatego też skurwiele musiały być długo podgrzewane i najlepiej jeszcze bite łyżką, aby totalnie zmiękły. Zenon odcedził makaron durszlakiem, po czym wlał go na patelnię, gdzie czekało już mięso utopione w zagęszczonym sosie. Inwazja klusek była zatrważająco szybka. Nikt się tego nie spodziewał. W parę chwil później Wałczewski z Renem zmówili paciorek opatrzony pruderyjną nazwą Smacznego i zajęli się konsumowaniem jadła. No, kapitanie, nie spodziewałem się takiego popisu. Dobre, lepsze od tego tandetnego bigosu. Odczep się i jedz, bo wystygnie, odparł kapitan. Jak się nazywa to danie? Spytał stwór. Nie ma nazwy jako takiej. Nazywam to miszmaszem. Tak było w rodzinie i tak się przyjęło. Oho, a jakie jeszcze inne sekrety skrywasz w swojej kajucie tajemnic, o naczelny? Odpierdol się. Znowu się dąsamy? Odpierdol się i jedz, bo wystygnie. Blip jedynie patrzył na sos. Wiedział, iż jest niezwykły. Przelewał się niczym woda, ulegał wstrząsom i rozlewał się w najgłębsze zakamarki talerzy. Był cudowny, nieokreślony, niezwykły i nieuchwytny. Wizjery robota spojrzały na kluski makaronu. Błyszczały i mieniły się od tysiąca kropelek cieczy. To dopiero była matematyczna zagadka. Określić ich amorficzny kształt, objętość, gęstość, stopień nasycenia sosem, organiczne komponenty tej mozaiki molekuł zwanych atomami. Widział już wszystko, co miało nadejść i co jeszcze nie nadeszło. Odgadł tajemnicę wszechświata. Tajemnicą tą był... Blip! Blip, kurwa! Posprzątaj po nas! Dziś twoja kolej! Masz kran z lecącą wodą! Dalej do roboty! Powiedział kapitan, wstając od stołu. Blip posłuchał, oddając się swojemu ulubionemu zajęciu. Łączył w końcu przyjemne z pożytecznym. Ren, jeśli możesz, napraw jeszcze tą dziś jebaną wentylację.
Kable od wentylacji są przetarte. Skarżył się stwór. Jak mam niby je popodłączać, jak niektórych tam nawet nie ma. Są wyrwane, jakby jakiś chujogłów je zjadł w porze obiadowej. Nie pierdol mi tutaj o Gigerze. Przyczynił się do powstania najlepszego horroru kosmicznego. Ta, widziałem ten twój horror. Moi ziomkowie polowali na gorsze rzeczy na mojej planecie. Nie pierdol mi tutaj o swoim męstwie, boś się bał czakraków jak diabeł święconej wody. Znowu jakiś diabeł. Kto to kurwa niby jest, że tak o nim mówisz? To lider wszystkiego, co spierdolone. Antybóstwo w wielkim skrócie. W takim razie nie istnieje, tak samo jak chujogłów. Dokładnie. A teraz załóż na swe biodra jakieś hajdawery i napraw wentylację. Znów będziesz grać w szachy podczas swojej małpiej musztry mięśni. To ćwiczenie na poprawę kondycji i intelektu, ignorancie. Jak ty to robisz, to czym bym cię nie nakarmił, zawsze jesteś szczupły. To element mojego wdzięku. Zwie się młodość. Raczej przemiana metaboliczna. Zakończył Zenon, po czym poszedł do swojej kajuty, by przebrać się w strój sportowy. Dziś jeszcze zacznie od pompek, potem przebiegnie na składanej bieżni parę kilometrów i poboksuje. Dzień jak co dzień, bez żadnych ekscesów czy misji ratowania świata w roli głównej. Po prostu codzienność na pokładzie statku Minerva II. Zenon przebiegł na bieżni już spory, fikcyjny kawałek. Ren majstrował przy okablowaniu, zaś Blip kalibrował skanery fazerowe. Pole siłowe wokół Minerwy 2 działało bez zarzutu, anihilując niepotrzebny szmelc, jaki stał na kursie kolizyjny ze statkiem. Od skanerów fazerowych zależało, jak dobrze pole siłowe będzie działać, gdyż musiało przybierać na mocy, jeżeli odłamek kosmiczny był wystarczająco duży. Kurwa, gdzie ten jebany światłowód? Przeklinał Sergal, usiłując rozeznać się w kablach i obwodach plazmatycznych. Kilka kabli było za krótkich. Musiał wymienić je na dłuższe. Kapitanie, gdzie są trzymane miedziane kable? W silosie. Gdzie? W silosie, kurwa! Ryknął kapitan i zwolnił swój bieg na bieżni. Po chwili cały spocony usiadł na krzesło w stołówce i zaczął się wycierać z potu. Blip zauważył to i zaczął się przyglądać swojemu pracodawcy. Jego elektroniczny mózg zaczął kalkulować trajektorię spływającego po czole Zenona potu. W jego czerepie powstała gigantyczna mozaika. Podspływać, określać trajektorię, podspływać, tworzyć gałęzie. Blip, na miłość boską, skończ już kalibrować te fazery! Powiedział Wałczewski z nieukrywanym frasunkiem. Mówił jak do inteligentnego inaczej dziecka. Czasami zdawało mu się, iż gdyby Blip był człowiekiem, to on pełniłby rolę ojca. Otrząsnął się jednak natychmiast z tej myśli. Wziął butelkę z wodą i wypił ją do połowy. Zaraz po tej czynności rzucił okiem, czy Blip faktycznie wykonuje swoje zadanie, po czym szybko wziął letni prysznic. Wytarł się świeżym kapitańskim ręcznikiem ze złotymi grawerunkami swoich inicjałów, po czym wyszedł przepasawszy się nim. Udał się w gumowych klapkach do kabiny. Spryskał się nano dezodorantem, który pachniał znośnie i nie przypominał mdłych zapachów owoców, po czym powrócił na mostek. Ren zaś poszedł do silosu, gdzie zastał rozgardiasz i kłębowisko obwodów plazmatycznych pomieszanych z kablami. Ja pierdolę, jeszcze większy bajzel niż u mnie, powiedział sam do siebie. Kapitan zaparzył sobie już herbatę ziołową i powrócił do przeglądania map gwiezdnych na hologramie. Mknęli z zawrotną szybkością, jednak do prędkości światła nieco im brakowało. Gdyby jednak ją osiągnęli, wszelkie fotony nie trafiałyby do ich oczu. Widzieliby totalną ciemność i bez wątpienia nawet latarka by się na nic nie przydała. Tak bowiem okrutna była fizyka odkryta przez Einsteina. W każdym razie do celu mieli 50 godzin. Nie był to jakoś tragicznie odległy dystans, ale jednak przebicie go zajmowało nieco czasu. Blip już dawno skończył kalibrować skanery fazerowe i teraz przyglądał się parze unoszącej się z kubka kapitana. Blip, sprawdź co z Renem. Upłynęło 15 minut, a skurczysyn się nie pojawia.
ponoć on wymieniać kable na nowe w silosie. No, zobacz, czy się on nie zaplątał w tym cholerstwie. Robot posłuchał. Obrócił się i paralitycznym chodem zaczął iść w kierunku silosa, pomieszczeniu obok, którego znajdowały się małe sale hangarowe wypełnione towarem. Zaszedłszy na miejsce, otworzył drzwi śluzy tylko po to, by zobaczyć podłużną pyskiego stwora zaplątanego w przewodach plazmatycznych, który próbował rozwiązać węzeł gordyjski. Blip, cholera, pomóż mi! Robot namierzył Sergala, popatrzył na durne i proste stany spętania kablowego, po czym zamknął drzwi od silosa. Ren został pozostawiony własnemu losowi. Oj, ty blasiaku niegodziwy, ty mnie zostawiasz? Ty, mnie? Jeszcze zobaczymy. Ren naprężył swoje muskuły i podniósł się z podłogi. Otworzył śluzę i wyszedł, ciągnąc ze sobą kłębek kabli poplątanych ze sobą do nierozwiązywalnego słupła. Kiedy wszedł na mostek, kapitan zmierzył go od stóp do głów, po czym powiedział: Rozplączasz się? Nie, kufa, sam se dorom radę. Powiedział futrzasty członek załogi, gdyż podczas drogi korytarzem stan splątania kabli uległ skomplikowaniu i spętał nieszczęśnikowi pysk. Ehe, Blip, rozwiąż go, to rozkaz. Robot podszedł do uciśnionego inżyniera statku, po czym, jakby od niechcenia, szarpnął jednym pękiem kabli. Sergal zrobił piruet, po czym padł na podłogę rozwiązany i ostatecznie wolny. Chciał spytać robota, jak to zrobił, ale znając blaszaka, ten nawet nie udzieliłby mu odpowiedzi. Rozplątał więc mniej skomplikowane węzły, po czym zabrał się do naprawienia wentylacji. Naprawił złącza, wymienił za krótkie kable. Dospawał lutownicą to, co nie było dospawane, po czym wyczerpany po dwugodzinnej robocie opadł na fotel obok kapitana. Ech, zrobione, lepiej nie będzie. Kapitan włączył wentylację. Działała. Bez zarzutu. Chcesz gazetę? Nie, dzięki. Nie jestem zainteresowany losami naczelnych. Gazeta pomaga uporać się z nudą. Znasz angielski. Tępy nie jesteś. Ren wziął od niechcenia gazetę od kapitana i zaczął ją czytać. Rozumiał doskonale język pisany i mówiony, choć trochę musiał się go poduczyć u samego Zenona. Ten z początku go poprawiał, aż czasem robił to coraz rzadziej, gdyż język angielski Rena stawał się coraz lepszy. Dlaczego Amerykanie są dwupłciowi? Zapytał nagle Sergal. Taka ich polityka równości, odparł kapitan z nutką niesmaku w głosie. Nie rozumiem, przyznał inżynier. Nazwijmy to polityką spierdolenia. Każdy jest równy, każdy może mieć dziecko, każdy ma drągala, więc wszyscy są wtedy równi. Czy posiadanie obu płci czyni człowieka lepszym? Nie czyni cię dewiantem. A równość to znaczy spierdolenie? Nie ma na to zasady. Tak chcieli, tak więc zrobili. Inżynieria genetyczna, modyfikacje ciała. Dobrze, że reszta świata ziemskiego nie poszła w ich ślady. Zakończył myśl Zenon. Na chwilę nastała cisza, wypełniona jedynie buczeniem wentylatora. Ren zaczął ponownie czytać gazetę, przeglądał informacje o wspaniałej amerykańskiej wolności i równości. Patrzył na hologramy zdjęć grubych mis piękności nowoczesnej, na chwilę zerknął na artykuł o najnowszej technologii, po czym znudzony czytaniem odłożył gazetę na panel statku, przykrywając nią rozmaite guziki i przyciski. Syntetyczny papier projektujący hologramy zaskwierczał tak samo jak śnieg pod bustami alpinisty. Co teraz? Spytał kapitana. Możemy zagrać w szachy, możemy zagrać w pokera, możemy zagrać w Macao. Zaczął wymieniać Wałczewski w nadziei, iż zirytuje to rozmówcę na tyle, że się odczepi i pójdzie w diabły. Nie miał zamiaru z nim gadać dłużej, niżeli to było potrzebne. Może opowiesz coś o sobie? Powiedział Ren, przerywając wliczankę atrakcji kapitana. Ten tylko popatrzył na niego i się nie odezwał. Jeżeli nie chcesz, to zacznę najpierw od siebie. Zaczął inżynier. Gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy wasze statki, myśleliśmy, iż to kosmiczne ptaki zstępujące z nieba, by nas przywitać. Parę lat później staliśmy się waszymi sługusami.
część z nas przewieziona została poza nasz dom, poza naszą planetę. Ja musiałem się przystosować. Nauczyłem się waszego języka i waszej technologii. Kapitan nie zdradzał zainteresowania. Splótł ręce na brzuchu i zaczął bawić się pozłacanym pierścionkiem na palcu serdecznym prawej ręki. Ren zaś kontynuował. Era rozkwitu naszej kultury została zalana przez waszą. Zostaliśmy pozbawieni praw do luksusu i wolności pod przykrywką różnych programów społecznych i fundacji charytatywnych. Dzieci zabierane były od matek, nędza w miastach rozrosła się niczym plaga. Tylko nasza partyzantka schroniła się w lasach i stawiała jako taki opór, póki nie wykorzystaliście napalmu. W końcu czym jest łuk i włócznia przeciwko karabinowi laserowemu, bombom i rakietom? Wiesz, co jest najgorsze? Że nie było mi dane zobaczyć rodziców, nie pamiętam ich. Zostałem osierocony, bo wam zachciało się wydobywać złoto na nowe chipy do waszych systemów operacyjnych. Skończ! Powiedział spokojnie kapitan, próbując nie drażnić inżyniera. Ten popatrzył na niego gniewnie, po czym wstał z fotela i poszedł w kierunku kuchni. Kiedy wrócił z herbatą, położył kubek obok kapitańskiego, ale nie miał ochoty już na kontynuowanie swojej tyrady. Kiedy zostałem zahibernowany, nie wiedziałem, że mój świat się aż tak spierdoli. Zaczął za niego kapitan. Z odkrywców nowych światów staliśmy się tyranami, ale to wiesz aż za dobrze. Zawsze chciałem uścisnąć dłoń kosmicie. Nie wiedziałem wtedy, iż przyjdzie nam obcować z tak licznymi rasami istot. W ostatnich latach powstały wielkie rody konglomeracji, ludzie, którzy stali się bogami, a ich wpływy są niewyobrażalne. Propaganda stała się perwersyjną patologią. Kłamstwo i półprawdy splugawiły nasze środki przekazu. Świat, w którym się obudziłem, jest mi obcy. To koszmar, z którego nie mogę się obudzić, ale też nie miałem wyboru. Wcielono mnie do tego cholernego programu kriogenicznego siłą. Zostawiłem rodzinę, żonę, dziecko. Do dziś nie wiem, gdzie żyją moje pra-prawnuki i czy mój ród w ogóle jeszcze istnieje. Jestem sam pośród pustki kosmosu. Nic już nie ma dla mnie nadrzędnego celu i znaczenia. Wszystko się po prostu spierdoliło. Zakończył myśl kapitan. Ren spuścił swój pysk, popatrzył mimowolnie na twarz rozmówcy. Wódka? Wódka! Przytaknął Zenon. W parę chwil później obaj przesiedli się do kuchennej jadalni. Na blat wystawiona została butelka przeźroczystego trunku. Kieliszki zostały wystawione i zaczęło się picie. Blip mimowolnie patrzył z zaciekawieniem na to, co się działo, ale musiał wykonać swój obchód, by sprawdzić, czy towar się zgadza i czy nie ma przypadkiem jakiegoś niedoboru w transportowanym zamówieniu przez firmę Helikron, pod której banderą latała Minerva 2. Była to standardowa procedura znana Blaszakowi. Nic nadzwyczajnego. Udał się więc, by spełnić swoją posługę. Tymczasem wódka została już opróżniona do połowy, a pijacki nastrój zaczął się udzielać Renowi i Zenonowi. Ren, kurwa, słuchaj ty mnie. Obaj jesteśmy w ciemnej dupie kosmosu. Nic tego nie zmieni. Ja nie znoszę ciebie, ale staram się cię szanować, bo szacunek to podstawa. Kapitanie, nie znoszę twojego zmrodu, ale muszę przyznać, nikt w całej popierdolonej galaktyce nie jest tak wyrozumiały jak ty. To, co się stało z nami, to nie twoja wina, tylko wina twoich ziomków. A ja sobie tak myślę, że kurwa, trzeba poczekać trudne czasy. Nie ma rady, choćbyś miał spłonąć. Czekał raz po raz inżynier. Kapitan wstał, podpierając się ręką o blat stołu. Poszedł do kibla się odlać, umył ręce i powrócił do picia. Butelka została opróżniona w 3/4. Głowy obu zawodników kiwały się z boku na bok. Zenon widział podwójnie, Ren poczwórnie. Ich ręce szukały kieliszków niemal po omacku, a ciecz nalewana do ich granic tworzyła menisk wypukły. Czas mijał, a alkohol się kończył.
W końcu, kiedy butelka została opróżniona całkowicie, obaj przedstawiciele niegdyś obcych sobie ras wpadli sobie w objęcia, łkając jak dzieci, które dostały klapsa od rodziców. Ren, kurwa, nie umieraj. Będę cię pamiętał, jeżeli znowu mnie zamrożą. Nie, nie zapomnę ciebie nigdy, Zenon. Nigdy. Moje dzieci będą pisać pieśni o tym, jak służyłem u człowieka, o złotym sercu. Słuchaj mnie, no ważnie, Sergalu. Wypaplał Zenon, siląc się na zwięzłą mowę, gdyż chciał powiedzieć to dobitnie. Jak dotrzemy do tego zasranego Pirksa, kupię nowy system komputera pokładowego. Zdam jednego nanomantę, co usprawnia systemy pokładowe i już nigdy więcej kanalizacja nie będzie nam przeciekać. Kurs będzie wyznaczany z zajebistą precyzją. Zbieram się do kupna tego cholerstwa od 2 lat. Drzwi śluzy otworzyły się. Blip wrócił ze swojego zadania, a widząc ciecz alkoholową, zbliżył się do stołu i począł się nią bawić. Kropelki wódki zdradzały mu tajniki mikroświata. Widział już, co trzeba zrobić. Zaczął ryć palcem w metalowym blacie stołu, zostawiając połyskliwe rysy. Pisał wzory matematyczne, robił obliczenia i przenosił je na blat stołu. W pewnym momencie jego pisanie maczkiem stało się bardziej chaotyczne, aż w końcu skończył. Zrobił, co chciał, a widząc, co dzieje się z Renem i Zenonem, zaczął im się przyglądać. Przewracali się o własne nogi, próbowali wstać, bez powodzenia. Język im się plątał tak, iż wydawali odgłosy jak żywoistne organizmy roślinne imitujące mowę na Drakis 3. W końcu zaczęło się najgorsze. Ren chwiejnym krokiem wpadł do toalety i wyżygał zawartość swojego żołądka do kibla. Na szczęście tylko alkohol. Kapitan był bardziej znacznie wytrzymały, tylko zacharczał i beknął. Chciał ponownie wstać, ale głowa samoistnie opadła mu na podłogę. Spróbował się ponownie podnieść. Podszedł na czworakach na swój fotel kapitański, po czym wgramolił się na niego. Zobaczył kubek herbaty, który został zapomniany i posiadał teraz wystygłą herbatę. Wypił ją duszkiem. Musiał się nawodnić, inaczej za parę godzin obudzi się z kacem. Chwiejnym krokiem podszedł do interfejsu swojej minewry, chapnął kubek z herbatą, jaką przygotował sobie Ren, po czym podszedł do nieszczęśnika i przystawił mu ciecz do pyska. Pij! Pij, bo kaca będziesz miał! Więcej się nie napiję z tobą. Jestem kapitanem, pij, bo ci łeb będzie pękał za 10 godzin. Ren niechętnie wypił swój napój, po czym obaj rozeszli się do swoich kajut i poszli spać. Wybudzili się z potężnym bólem głowy. Spali 15 godzin. Wychnąwszy chwiejnym krokiem, niewątpliwie wykazywali oznaki osłabienia. Inżynierowi pękał łeb, chroniczny ból rozsadzał mu czaszkę. Nigdy w życiu nie wypił aż tyle. Pamiętał mniej więcej, co się stało, zanim poszedł do swojej kajuty, jednak potem film mu się urwał. Zenon również miał napierdalający czerep. Nie wypił i nie zjadł niczego, co by zapobiegło skutecznie kacowi i teraz musiał ponosić tego konsekwencje. Obaj wmaszerowali na mostek, mrużąc oczy od oświetlenia w kuchni. Kapitan masował skroń, patrząc mętnym wzrokiem na porysowany blat stołu kuchennego. Wiedział, iż to były wzory, jednak nie miał teraz głowy do ich studiowania. Ren również je zauważył, ale kompletnie go nie obchodziły. Tymczasem Blip podszedł do nich i postawił przed nimi 2 słoiki pełne kiszonych ogórków. Kapitan wziął słoik i wypił roztwór octu, aby nieco mniej cierpieć. Ren, idąc jego przykładem, również spróbował i natychmiast opróżnił z cieczy swój słoik. Blip był usatysfakcjonowany. Po raz pierwszy udało mu się napisać wzór, który przewidywał trajektorię cieczy. Oglądał swoje arcydzieło wyryte na blacie stołu. Matematyczna mozaika prezentowała się wspaniale. Ciecz, wzór gotowy, kompletna formuła. Zatrajkotał radośnie. Kapitan popatrzył od niechcenia. A więc to twoja robota.
Cokolwiek to jest, ma zniknąć. Kupimy jeszcze nowy stół na stacji orbitalnej Pirksa. Oko Blipa zajrzyło się na czerwono. Zenon zauważył to i czekał na rozwój wydarzeń. Robot się nie ruszył. Dobra, stół może zostać, ale na blat zostanie położona szklana powierzchnia. Czerwono oko robota zgasło, po czym blaszak poszedł sobie na środek mostka, by przyjrzeć się trajektorii lotu statku. Co go ugryzło? Spytał Ren matowym, prawie bezbarwnym głosem. Nie wiem, ale ostatnim razem, jak jego oko zaświeciło się, zajebał czterech ludzi. Na amen. Nie było czego zbierać nawet. Służy mi dość długo, znacznie dłużej niż ty. Lepiej go nie wkurwiać. Nie wiedziałem, na co się pisze, kiedy go kupowałem. Było to oczywiście, zanim dostałem ciebie jako inżyniera. Przy okazji, nadal masz w swojej kajucie swoją zbroję? A co ci do tego? Mam, to część mojej kultury. Wiem, wiem, tak tylko pytałem. Przydałoby ci się jakieś lepsze ubranie niż te portki czy przepaska. Chłop musi wyglądać elegancko, inaczej nie zaplusuje u kobiet. A ciebie co teraz napadło? Spytał podejrzliwie Ren. No tak sobie myślę, iż trzeba w końcu ci sprawić ubranie godne inżyniera i odświętne również. Helikron organizuje mały event na Pirksie, znaczy jego orbicie. Wprawdzie zapraszani są tylko kapitani statków, ale stałbym tam sam jak palec i bym się nudził. Co ty na to, żeby wybrać się tam ze mną? Zobaczysz tych dłupowłazów. Tylko czekaj, jak wejdą woskowi z marynarki gwiezdnej, zawsze są odpicowani i to w chuj. Blip przysłuchiwał się rozmowie ze znacznej odległości. Niewiele go to obchodziło. Liczyło się tylko to, że wzór nie zostanie znieważony. Miał wielkie plany względem cieczy, jej zwodniczej i niebezpiecznej natury, jej nieokiełznanej formie. Wszystkie obliczenia układały się w logiczną całość. Trzeba było tylko dopiąć wszystko na ostatni guzik i hydrointryga mogła się rozpocząć. Woda. Uniwersalny znacznik życia na planecie. Związek chemiczny prosty w swojej formule o prześwietnych właściwościach. Nawadnia, przyspiesza korozję metalu, jest nieokiełznany, powoduje spięcia w obwodach. Jednym słowem jest cudowny, śmiertelny, ale uosabia najpiękniejszą ideę matematyczną, jaką on, blaszak, zna. Kapitanie, zaczął Ren, kończąc jeść ogórek wyjęty ze słoika. Nigdy więcej wódki, nie napiję się jej nigdy więcej. A weź ty mnie nie obrażaj, ze mną się nie napijesz. Jak wy ludzie możecie wytrzymać po czymś takim? To się nazywa trzeźwość umysłów. Im więcej wypijesz, tym lepsza odporność będziesz miał na alkohol. Będziesz mógł lepiej to tolerować. Jeżeli jesteś trzeźwy, będąc pijany, nic cię nie może zwalić z nóg. Ale żeby uzyskać ową klarowność umysłu, trzeba ćwiczyć. Pierwszy raz jest najgorszy. Odparł kapitan, po czym sięgnął do szuflady i wyjął butelkę Jacka Danielsa. To co, próbujemy jeszcze raz? O nie, nie ma mowy. Nie bój nic, inżynierze, tylko jedna szklanka, nie mniej, nie więcej, tylko jedna. Powiedział Zenon, po czym nalał porówno do szklanek. Ren niepewnie wziął do ręki naczynie wypełnione alkoholem, po czym wypił jego zawartość. Kapitan zrobił dokładnie to samo. No dalej, raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy i po kwadracie. Pamiętaj to kółko. O tak, nie sać takich susów, bo kobieta za tobą nie nadąży. Spokojnie, o tak, bardzo dobrze. Wydawał polecenia Zenon. Ren czuł się niezręcznie. Kapitana naszło jakieś dziwactwo, które zakrawało na żart. Zachciało mu się tańczyć i to jeszcze walca. W sumie wiedział dlaczego. Jak dotrą na orbitę Pirksa, będą musieli tańczyć i będą tam kobiety. Ren wprawdzie umiał tańczyć, ale wszystkie owe pląsy były dzikie i przepełnione rytualnym zabobonem. Nie pomagał też fakt, iż kapitan nie wyglądał jak kobieta, a był wąsaczem. Bez wątpienia starym mężczyzną. Możemy zrobić przerwę? Śmigaj po planie kwadratu i nie wnerwiaj mnie. Gejem chyba nie jesteś. Nie, ale wolałbym, by uczyła mnie kobieta. Wybredni jesteśmy, co? W odległości kilku lat świetlnych, mogę cię zapewnić, nie ma żadnej piczy, która mogłaby wiedzieć o twojej zachciance. Ale niech ci będzie, wystarczy.
Kapitan rozluźnił uścisk taneczny i odstąpił od tancerza. Tylko pamiętaj, by w nerwach nie wchodzić jej na ocisk i nie złap nigdy za dupę. To bardzo niewskazane. No chyba, że jesteś z nią sam na sam. Z całym szacunkiem, kapitanie, ale nie jestem porywczy jak pan. A blipa to niby nie kokietujesz mokrym futrem. To co innego. Żachnął się Sergal, poprawiając opaskę na biodrach. Swego czasu czytałem w gazecie solarnej, iż niektórzy astronauci wyposażają swoje roboty w kuśki lub tuby, aby sobie ulżyć. Powiedział Zenon, jakby to miała być anegdota. Dlatego nigdy nie czytam wiadomości galaktycznych dla kosmopodróżników. Wycedził Sergal o zięble. Dąsasz się jak panna na wydaniu. Może to ja mam następnym razem wprowadzić. Nie, dziękuję. Obejdzie się. Idę sprawdzić, czy statek się nie rozlatuje. A, skoro już o tym mowa, sprawdź przewody jonowe na lewej burcie. Jak już tam będziesz, to spójrz, czy ogniwa żarzą się równomiernie. Od tego zależy w końcu, czy pole ochronne będzie sprawnie działać. Nadal mnie coś zastanawia. Przyznał podłużnopyski. Mianowicie? Dlaczego Blip napisał te wzory na blacie kuchennego stołu? Przestudiowałem je trochę. To obliczenia do algorytmów na przewidzenie fizyki wody. Typowe dla niego. Jak chciałeś wypieprzyć ten stół, jego oko zabłysło. Nie będzie z tym problemów? Nie, jeżeli zostawimy stół w spokoju. Poza tym na jego głowie jest umieszczony przycisk do bezwarunkowego wyłączenia. Jeżeli będą problemy, pierdalnij go czymś w głowę, przycisk zostanie naciśnięty, a robot przejdzie w stan uśpienia. Ile jeszcze nim dotrzemy na miejsce? Jakieś 7 godzin z hakiem, czemu pytasz? Zdziwił się Zenon. Jakie ubranie mam założyć? No nie mów, że się wstydzisz. Spokojnie, wszystko mam obmyślone. Najpierw jednak coś zjedzmy. Blip, gotowe to leczo? Leczo gotowe za 5 minut. Sos się rozlewać, woda bulgotać. Wytrajkotał robot, mieszając trawę w napatelni. W parę chwil później kapitan z inżynierem zjedli obiad. Leczo było nieco bardziej wodniste niż przypuszczali, jednak smak przypraw oraz warzyw był jak w najlepszym porządku. Posiłek był sycący i nie za ciężki dla żołądka. Po obiedzie Ren udał się na burtę statku, by sprawdzić ogniwa i przewody jonowe. Wszystko było jak w najlepszym porządku. Wracając z wykonanego zadania, Ren odłożył swoją torbę z narzędziami do swojej kabiny. Śluza otworzyła się i inżynier mógł zauważyć, iż nic nie zostało tknięte. Stojak z porcelanową zbroją, która była lekka i wytrzymała, za sprawą owego materiału, stała tam, gdzie wcześniej, przypominając jego właścicielowi o jego przeszłości. Sergal odwrócił się, zostawiając sprzęt wewnątrz pomieszczenia, po czym zamknął śluzę do swojej kajuty. Wchodząc na mostek, minął się z Blipem, któremu dosłownie na ułamek sekundy zaświeciło się czerwone oko. Poczuł nieprzyjemny dreszcz, aż sierść stanęła mu dęba. Nie wiedział, co ma ten omen oznaczać, ale nie było to nic przyjemnego. Ani dla niego, ani dla Zenona. Wiedziony przeczuciem, jedynie poinformował Wołczewskiego, iż wszystko jest w porządku z przewodami i ogniwami, po czym cichaczem wymknął się, by szpiegować robota. Tego zaś znalazł idącego korytarzem. Nie miał problemów z zorientowaniem się, gdzie jest, gdyż czułe uszy inżyniera szybko łapały odgłos szczekających lekko zardzewiałych stawów blaszaka. Gdy Ren śledził Blipa, sam kapitan przyglądał się jego poczynaniom. Statek w końcu posiadał kamery, które były standardowym wyposażeniem tego wehikułu, jednak najwięcej było ich w hangarze, nie na korytarzach. W pewnym momencie Blip zatrzymał się, jakby coś przetwarzając. Drgnął spazmatycznie, po czym z jego modułu mowy dało się słyszeć, na mostku, głośny, przeraźliwy krzyk. Kapitan odruchowo chwycił za mikrofon podłączony do radiowęzła. Ren, zachowaj odległość! Nie rób absolutnie nic! Sergal był zaniepokojony, jednak posłuchał rozkazu Zenona. Przycupnął przy swojej śluzie, po czym otworzył ją. Sięgnął po torbę z narzędziami i wyjął z niej klucz francuski, idealny do zakręcania pneumatycznych zaworów.
Blip zaczął trzeszczeć i coraz bardziej trajkotać. Jego ruchy stały się spazmatyczne, po czym maszyna upadła na wznak i już się nie poruszyła. Ren podszedł do leżącego blaszaka i dotknął jego głowy. Była rozgrzana, zupełnie jakby chłodziwo się skończyło. Niewiele robiąc sobie z ciała towarzysza, który nigdy nie był żywą istotą, inżynier podniósł je i przerzucił sobie przez bark. Zaniósł nieruchliwą, metalową kukłę na mostek, biorąc przy okazji torbę z narzędziami. Wchodząc do pomieszczenia, zastał kapitana czytającego gazetę solarną. — Widziałeś? — spytał futrzasty stwór. — Widziałem, nie bój nic, czasem tak ma, choć nie wiem dlaczego. — Muszę mu pogrzebać w oprogramowaniu, zobaczyć przyczynę — zaczął Ren. Jeżeli lubisz bawić się w algorytmy, to masz moją zgodę, pod warunkiem, iż nie spieprzysz czegoś bardziej, niżeli jest. Sergal położył robota na wznak, odkręcił kopułę, jaką była jego głowa, podłączył dwa kable do wtyczek w elektronicznym mózgu, potem podpiął owymi kablami tablet inżynieryjny. W szybkim czasie ekran zaroił się od dziwnych formułek kodu. Nie miały na pierwszy rzut oka sensu, jednak jedno było pewne. Język kodu, jaki używał robot, nazywał się CC+, Warfare. Był to ten sam język, który był obecny we wszystkich maszynach, robotach czy statkach o przeznaczeniu militarnym. No pięknie, język oprogramowania jest wojskowy. Nie gadaj, pokaż! Powiedział kapitan, wstając z fotela. Przyjrzał się ekranowi tableta. Faktycznie! Przyznał po dłuższych oględzinach. Nie wiem nawet od czego zacząć, stwierdził Ren, jak dotąd radził sobie pan z naprawą blipa. Zawsze waliłem go po głowie i restartowałem jego program. No, finezja doskonała, prychnął Ren. Jak często się zdarza mu coś takiego? Nie wiem, co parę miesięcy, przynajmniej 4 razy do roku. No dobrze, zobaczę jak wyglądają jego najpóźniejsze logi systemu. Jeżeli tam nic nie będzie, to znaczy, iż system operacyjny jest na tyle stary, aby go wymienić. Co proponujesz? Zgrać jego pamięć i mapę elektroneuronów, po czym wymienić chip operacyjny na nowy. Jak długo ci to zajmie? Jakieś 2 godziny, jak znajdziemy coś wartego uwagi na stacji Pirksa. Tym bardziej musimy iść zobaczyć się z moimi znajomymi, tym nanomantą, o którym ci gadałem. W tym momencie stało się coś nieoczekiwanego. Robot drgnął i przeszedł do pozycji siedzącej. Chwilę tkwił w bezruchu, po czym przemówił. Głowa boleć, moje obwody skwierczeć, ja starzeć się. Nie starzejesz się, tylko potrzebujemy nieco nowej technologii, abyś sprawnie działał. Za chwilę wchodzimy na orbitę Pirksa. Ren, zerknij na hologramy i sprawdź, czy możemy wykonać manewr hamowania. Inżynier podszedł, przejrzał interfejs informacji, po czym przytaknął. Wszystko w normie. No dobrze, zatem przechodzimy i zaczynamy hamować. Mój ulubiony moment. Powiedział kapitan, chwytając się za stare Minerwy 2, które były na dobrą sprawę 2 joystickami. Jeden kontrolował ciąg, drugi kierunek statku. Gwiezdny transportowiec począł wyhamowywać. Silniki jonowe rozgrzały się do czerwoności, zaś poszycie wehikułu poczęło trzeszczeć. Jesteś pewny, że ten gruchot nie rozpadnie się zaraz? Spokojnie, już nie takie rzeczy robiłem, odkrzyknął Zenon, gdyż kakofonia pisków, pikania i dzwonienia zagłuszała normalną, cywilizowaną konwersację. Minerwa wytracała prędkość, zaś hologramy pokazywały wytyczoną elipsę, która dosłownie przed momentem zatoczyła pełny okrąg. Orbita była stabilna, a załodze nie groziła atmosfera planety, gdyż znajdowali się na dosyć wysokim pułapie. Tu kapitan Zenon Wałczewski, przewoźnik towarów Glimmering Corp. Proszę o naniesienie koordynatów stacji na mój interfejs. Odbiór. Tu stacja Stellaris. Przyjąłem, przesyłam koordynaty. Jest zgoda na cumowanie. Bezpiecznego lądowania. No, powiedział Zenon, delikatnie korygując tor lotu, aby wyświetlany celownik pokrył się z pikselowym markerem na szybie szklanej kopuły statku. Byli oddaleni zaledwie o 10 km od stacji.
Ren, który zawczasu zdążył wskoczyć na krzesło i się zapiąć, teraz odpiął się. Spojrzał na Blipa. Ten jedynie stał i przyglądał się, jak obiekt zwany stacją kosmiczną Stellaris rósł w oczach. Przełączam na automatyczne dokowanie, powiedział Zenon, gdy byli już wystarczająco blisko, po czym oparł się o oparcie swojego fotela. Wszystko szło po jego myśli. Statek sam zadokował, śluzy połączyły się, zaś wymiana powietrza sprawiła, iż załoga Minerwy musiała przełknąć ślinę, aby nie być nieco przygłucha od zmiany ciśnienia. W parę chwil później Zenon, Ren i Blip wyszli ze statku, który teraz za sprawą masywnych robotycznych ramion był przesuwany i osadzany na piętrze stacji kosmicznej, aby towar mógł być łatwo wyładowany. Blip, zajmij się rozładunkiem, a potem masz czas wolny, tylko żadnych zabaw z cieczą. Tak jest. Na pewno możemy go tak zostawić? Spytał Ren. To Blip, nic mu nie będzie. W najgorszym wypadku wina zostanie zwalona na człowieka, który mi go sprzedawał. Takie prawo kosmiczne. To gdzie ma się odbyć to całe przyjęcie? A ty co tak się spieszysz? Najpierw znajdziemy ci jakieś ubranie, potem spotkamy się z moim przyjacielem, a na koniec dopiero pójdziemy pobalować. Mamy czasu jak lasu. Jak Zenon powiedział, tak zrobili. Renowi dostało się ubranie codzienne, skrojone na miarę przez robotyczny automat do przędzenia i szycia ubrań w mniej niż minutę. Garnitur dla Sergala posiadał nieco spiczaste ramiona, wąską talię i swobodne portki wraz z oddzielnymi, elastycznymi skarpetami, które zakrywały mu chodliwe łapy, jednak nie krył pazurzastych palców. Jakby jeszcze tego było mało, Ren dostał komplet dwóch ubrań, jeden nadający się na te obszary zamieszkałych planet o gorących tropikalnych lasach, a drugi roboczy, chroniący i izolujący inżyniera. No i jak? Spytał Zenon, przyglądając się uważnie minie Sergala. Chciałoby się rzec, iż ubrania są zajebiste. No wreszcie czujesz się jak cywilizowany biały człowiek. Co to ma niby oznaczać? To takie porzekadła z kraju, w którym się urodziłem. Ren nic nie odpowiedział. Władował ubrania do torby, zostawiając na sobie elegancki garnitur. Później przyszła kolej na wizytę u przyjaciela kapitana. Tak więc Zenon zszedł do segmentu stacji, który był najniższy i kręciło się w nim dużo obskurnych typów. To na pewno dobry pomysł? Pytał w ten lub nieco inny sposób Ren, nerwowo patrząc i rozglądając się na boki. Nie kracz tak i chodź! Wreszcie, gdy właściciel Minewry 2 dotarł do śluzy, na której namazany sprayem został znak X, zapukał miarowo trzykrotnie. Drzwi śluzy się rozsunęły, zaś w ich progu pojawiła się wychudła postać. O Boże, mój Zenon, Kopelat! Kopelat! Oj, widzę, iż żona cię głodzi! Zaśmiał się kapitan, po czym wpadli sobie w objęcia. Ren jedynie patrzył, niedowierzając, iż jego szef jest w stanie tak reagować, nie będąc odurzony alkoholem. W krótkim czasie cała trójka, wliczając w to nanomantę, weszła do środka śluzy, w której wnętrzu znajdowało się laboratorium inżynieryjne. Walały się tam diody, cewki jonowe, była nawet zawiesina neuronanobotów, która pływała dziko w zawiesinie koloidalnej, formując z siebie ławicowe pętle. Były tam również mózgi robotów, zarówno starych, jak i tych najnowszych. No, Zenon, toś niespodziankę sprawiłeś, pojawiając się tutaj. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz może nowy moduł do komputera pokładowego? Ha, ha, tuziny, jaki cię interesuje? HEML 3000. O Jezu, no to grubo idziesz. Masz kredyty? Mam. Dobra, mniejsza o kasę. I chcesz jakieś dodatkowe bajery? Nie, tylko podstawową wersję. Podstawową wersję to kandupy możesz sobie rozbić. Żachnął się nanomanta. To jakie dodatki polecasz? Na początek i dam ci to tym razem za darmo. Rozszerzenie REF-5. Wynajduję ci wszystko, co tylko poprosisz. Każdy pierwiastek w albo poza statkiem. I? I najczęściej używają go górnicy kometowi.
A powiedz mi, masz jakąś sztuczną inteligencję na pokładzie? Niech Bóg mnie szczerze nie mam. Po cholerę mi to dziadostwo, żeby się zbuntowało. No, ale zawsze masz algorytm temu zapobiegający. Ale to nigdy nie wiadomo. Upierał się Zenon. Sztuczny mózg może napisać ten kod. W gazecie solarnej o tym czytałem. Tam są same bzdury, stwierdził Nanomanta. Żaden program myślący nie nadpisał kodu imperatywnego. To jest dla nich niemożliwe, dla komputerów i dla maszyn. Nawet jak nie może nadpisać, to może zawiesić system statku, a wtedy jesteśmy udupieni. Nanomanta chciał podać jakiś argument, ale niestety nie pomyślał nad nim. Przeczesał swoje długie dość włosy, po czym powiedział: okej, czyli jeden HML 3000 raz. A Jack Daniels ze mną to dwa. Zripostował Zenon, wyciągając z marynarki metalową piersiówkę. Ren nie mógł patrzeć na to, jak polewają sobie do kieliszków alkohol. Sam zapach przywodził mu na myśl epijacki epizod sprzed paru cykli. Postanowił wyjść na zewnątrz, za śluzę prowadzącą do laboratorium. Zrobiwszy to, począł się przyglądać trzewiom stacji kosmicznej. Tysiące rur ciągnęło się tutaj w zgranym szyku, oświetlanym przez zielonkawe neonowe lampy. Jacyś robotnicy naprawiali wycieki cieczy, inni spawali, jeszcze inni oczyszczali z osadu. Stacja Stellaris prezentowała się ozięble i nieprzyjaźnie. Ren wiedział, iż nie powinien tutaj być. Jego miejsce było na planecie, tam gdzie się urodził przeszło 26 lat temu. Tymczasem był tutaj, z dala od domu i znajomych twarzy. Za punkt odniesienia brał jedynie kapitana i robota, ale czy bez nich miałby jakiekolwiek rozeznanie, co tak naprawdę się dzieje? Nigdy nie myślał, iż będzie podróżował pośród gwiazd jak jakiś mityczny heros, półbóg. Nie spodziewał się, by kiedykolwiek miał być opiewany w pieśniach swojego ludu. Wiedział, iż wszystkie te kosmiczne cuda są zaledwie rutyną i normalnością wśród ludzi. Nikt przecież nie patrzy w gwiazdy z taką ciekawością i zainteresowaniem co on. Ren ocknął się z zamyślenia. Otworzył śluzę, gdzie zobaczył Nanomantę i Zenona nieco już wstawionych. O chłopie, co ty dodałeś do tego Jacka Danielsa? Spytał przyjaciel Zenona. To krople soku Kar-Arum. Awarianie tego używają do narkotyzowania się. Wyjaśnił kapitan, śmiejąc się od ucha do ucha. O Jezu, te totalitarne kosmiczne ścierwa. Tfu, na psa urok. Pokazał dobitnie rozmówca. Ren jedynie spojrzał z niesmakiem na ślinę rozmazującą się na podłodze. Musiał wynieść stąd kapitana wraz z zakupionym towarem i najlepiej o tym nikomu nie wspominać. Kurwa mać, Zenon, stawiaj te giry prosto. Dla ciebie futrzasty cieciu, kapitanie Zenonie! Odparł pijany i odurzony narkotykiem Wałczewski. Daleko do tej bimby. Jakiej bimby? Windy hydraulicznej ciućmoku. Ren rozejrzał się dookoła. Wyciągając kapitana Minerwy 2, zapomniał, choć niekompletnie, drogę jaką przybyli, by znaleźć się u Nanomanty. Sprawa wydawała się na pierwszy rzut oka jasna. Znaleźć windę i przetransportować się na poziom zero, który znajdował się w samym centrum stacji kosmicznej. Kapitanie? Ta? Jak mam cię ocucić z tego amoku? Na dobry początek spróbowałbym techniki usta-usta, jak przy resuscytacji. No świetnie, stary pijany i jeszcze naćpany. Co więcej, dzisiaj się ma nam przydarzyć. Ren? Co znowu? Jest tu jakaś toaleta? A skąd to mam wiedzieć? Nie znam tego krzaczastego pisma na ścianach. Bo to kulfony japońskie. Co? Znasz koncept krain, terytorii, takie sprawy? Mniej więcej wiem, o co chodzi. No to jest taki kraj na naszej planecie zwany Japonią i oni właśnie tak piszą, krzaczkami. Aha, a wiesz, co tutaj pisze? Spytał inżynier, pokazując palcem na czerwone symbole. To musi być miejsce pod naprawę. Pisze. Uwaga, nie wchodzić. Radioaktywność. No pięknie.
Zawędrowaliśmy w pobliże reaktora atomowego. Pewnie stąd czerpią elektryczność, bo przecież te panele solarne gówno dają. Powiedział Ren, poprawiając sobie kapitana na plecach, by ten lepiej leżał. Ren, widzę tablicę informacyjną. Wydukał otumaniony kosmonauta starszej daty. Gdzie? Kapitanie! Gdzie kapitanie? Poprawił się rozmówca. No tam! Wyciągnął rękę przed siebie wąsacz. Inżynier począł iść szybkim krokiem, niosąc na swoich plecach swojego dowódcę. Kiedy byli u celu, kapitan zszedł ze swojego żywego ośrodka lokomocji i naciskając na przycisk, otworzył śluzę, zabazgraną napisami. To nie tablica informacyjna, to kibel. Żachnął się Sergal. No, to właśnie to, czego na tą chwilę potrzebujemy. Daj mi 10 minut. Jak drzwi śluzy się nie otworzą do tamtej pory, otwierasz. Zrozumiano? Bez dwóch zdań. Odparł Ren, zakładając ręce na krzyż. Drzwi śluzy prowadzącej do toalety zamknęły się, po czym nastało długie, dla znerwicowanego umysłu inżyniera, czekanie. Tymczasem życie Blipa toczyło się w jak najlepszym porządku. Znalazł puszkę ze smarem i ponaoliwiał swoje stawy. Towar wieziony Minewrą 2 już dawno został przez niego rozpakowany, a ludzie, odpowiedzialni za odbiór przesyłek, zdążyli go zabrać w sobie wiadomym celu. Chodził teraz po planie kwadratu przed statkiem kosmicznym, na którym od tylu lat pełnił służbę i podziwiał, jak on sam nie skwierczy od rdzy. Nagle jednak jego elektroniczny mózg odebrał połączenie radiowe. To był Ren. Chciał, aby przesłać mu na hologramowy zegarek plany stacji kosmicznej, bo wraz z kapitanem się zagubił. Blip już miał spełnić ową zachciankę, gdy zobaczył, jak z poręczy barierek kapie ciecz. Nagle wszystko przestało mieć znaczenie. Liczyła się tylko adhezja kropelki wody, która za chwilę będzie szybować w dół, ciągnięta za sprawą grawitacji wytwarzanej w specjalnych generatorach kwantowych. Tak samo jak na Minewrze. Blip z zaciekawieniem począł się przyglądać temu fascynującemu zjawisku, zapominając o wszystkim, co nie było wodą. Kurwa, Blip, ty puszko jebana, przesyłaj mi tę mapę! Warczał inżynier. No, kupa zrobiona! Powiedział kapitan, wychodząc chwiejnym krokiem ze śluzy toaletowej. Co tak długo? Nie ten wiek, czasami to trwa, powiedział Zenon, przeczesując swoje włosy. Powiedz mi chociaż, że umyłeś ręce. Umyłem, ale woda z kranu nie chciała lecieć, więc... Ren popatrzył na swojego rozmówcę z obrzydzeniem. Ha, 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 twoja mina jest bezcenna, wybacz taki żarcik. Nie mogłem się powstrzymać. Umyłem, no już nie gap się tak. Efekty narkotyku już przestają działać. Musimy tylko dotrzeć do najniższego poziomu i tam z platformy do bimby. Mam cię nieść? Nie, ale dziękuję za poświęcenie. Zostaniesz za to odznaczony orderem Kutochwieja. Inżynier już nie chciał wiedzieć, czym był Kutochwiej. Domyślał się, iż to kolejna zagrywka ze strony Zenona. Zagrywka, której nie chciał paść ofiarą. Zenon ruszył pewnym, aczkolwiek chybotliwym krokiem w sobie znanym kierunku. Ren trzymał się za nim, nieufnie lustrując korytarze, którymi się przemieszczali. W końcu dotarli do windy, która wywiozła ich na piętro zerowe, bardziej znajome inżynierowi, zaś potem udali się wprost do sferycznej auli na piętrze czwartym po uprzednio zmienieniu windy. Tam już stał zebrany tłum ludzi różnej maści i obcych z innych planet. A wśród nich znajdowali się awaryjanie. Ponurzy, uzbrojeni w segmentowane kombinezony o owadzich czułkach i żuwaczkach. Każdy z nich miał czarne białka oczu oraz pozłacane tęczówki. Niektóre zmodyfikowane o dodatkowe soczewki. No pięknie, kurwa. Są tu nawet ponuraki. Jakie ponuraki? Spytał Ren, nieco zdenerwowany niezrozumiałą wypowiedzią kapitana. No, awaryjanie! Te owadoidalne istoty mają rozległe imperium i nie lubią gościć na swoim terytorium. Jeden z moich przyjaciół został przez taki ich patrol zabity.
Zdezintegrowali poszycie w jego statku i nastąpiła dekompresja. Nie miał szans. Tylko mi się tu nie uzewnętrzniaj, powiedział Ren szeptem. Jeszcze tego nam by było trzeba. Ren, spokojnie, nie w głowie mi burda. Rozejrzyj się lepiej za dziewczynami. Awarianie nie tańczą, będą stać jak słup soli. A to okazja, byś zaplusował w oczach tych ludzi. Nas. Ja sobie usiądę o tutaj. Nie bój nic, to tylko uroczystość firmowa. Nic złego nam się tu nie stanie, ale awarianie są dość szorstcy. Nie zdziw się, jak któryś cię wyzwie od podrzędnego, to u nich normalne. A jak któryś z nich będzie chciał zrobić coś więcej niż tylko poprzestać na obeldze? Nie reaguj. Na wszystkie świętości nie reaguj. Z nimi nie da się nawet pożartować. Jesteśmy niby bezpieczni, ale nie kuś losu. Zrozumiano? Dogłębnie. Odparł Ren, po czym skierował się z Zenonem ku stolikom z różnymi łakociami. Nikt na razie nie zwracał na nich uwagi. Inżynier spojrzał jeszcze raz w kierunku awariańskiej grupy. Ta jedynie odwzajemniła to zimnym i spokojnym spojrzeniem. W pewnym momencie Ren dostrzegł, iż pomiędzy wysokimi sylwetkami obcych przechodzi dość niska sylwetka nieuzbrojona w pancerz. Jej skóra wprawdzie była biała, ale ciało nosiło charakterystyczne znaki tożsame dla samicy o młodym wieku. Widzisz tą małą owarkę? Spytał Zenon. No widzę. Odparł Ren, poprawiając swoje ubranie. To jedna ze szlachetnych. To grube ryby. Teraz rozumiem, dlaczego ma tylu strażników i czemu mają tak srogie miny. Cokolwiek zrobisz, nie obraź jej. Nie jestem tobą. Odparł z nutą sarkazmu Ren. Kapitan jedynie osiadł na fotelu i nie patrząc na innych, zaczął lustrować stolik pełen łakoci. W pewnym momencie na środek sali wmaszerował człowiek elegancko ubrany, zapewnie organizator owego eventu. Rozległ się odgłos łyżki pukanej o szkło. Moi drodzy, zebraliśmy się, by świętować owoce waszej ciężkiej w pracy w 3456 cyklu panowania Unii pomiędzy naszemu wielorasowemu konglomeratowi wspólnych interesów a Imperium Awarskim. Proszę wybaczyć, jeżeli musieli państwo czekać. A teraz czas rozpocząć uroczystość. Życzymy, by nowy cykl przysporzył nam wszystkich wiele dobra, nie tylko tego materialnego, ale również kulturowego. W głośnikach zabrzmiała muzyka, dość nieludzka, gdyż jako pierwsi taniec rozpoczęli członkowie konglomeratu z różnych planet, jakie były ich domami. Byli tam Udekowie, Jaryni, Komeltaci, Inorewianie, a także Ziemianie. Ren nie kwalifikował się na przedstawiciela swojej rasy. Wciśnięty został wśród ludzi i takoż z nimi tańczył. Był to taniec bardzo formalny, pozbawiony zmysłowości i skomplikowanej sekwencji ruchów. Inżynier nie musiał się głowić zbytnio przy tańczeniu. W rzeczywistości nudziło mu się. Potem przyszedł czas na taniec w parach, które co jakiś czas się zmieniały. To właśnie w tym momencie Ren poczuł, jak ktoś chwyta go za ogon. Obrócił się, zaś jego futro aż zjeżyło się. To była szlachetna awarianka. Wyciągnęła trójpalczastą rękę, zapraszając go do tańca. Ten ani myślał odmówić. Zaczęli tańczyć nieco chaotycznie, ale w końcu lekcja walca, na którym oparty był taniec w parach, opłacił się. Jego niespodziewana partnerka dobrze się bawiła. Nawet pokazywała swoje śnieżno-białe zęby. On jedynie pozwalał sobie na uśmiech. W pewnym momencie Ren, prowadząc awariankę, oddzielił się od reszty grupy, co przykuło uwagę jej ochroniarzy. Ta jedynie uśmiechnęła się na ich reakcję, zaś ci opuścili dłonie z wysokości bioder, gdzie zatknięte były plazmowe fazery, zdolne wypalić każdą żywą istotę na wylot. Inżynier zatrzymał się, zaś jego partnerka, zaproszona jego gestem, weszła w dobudowaną aulę o grubych szybach, przez które można było zobaczyć glob planety, zwanej przez ludzi Pirksem. Ku zdziwieniu Sergala jego taneczna partnerka przemówiła w jego języku. Nie słyszał tych słów, choć wypowiadanych z trudnością, od bardzo dawna. W tym czasie Blip stał na platformie w hangarze stacji, czekając, aż kropla na metalowej poręczy spadnie na metalową podłogę.
obliczył jej trajektorię, jej objętość i wymiarowość, nawet wagę. Nagle jednak zobaczył coś innego, coś bardzo ciekawego, ciekawszego od pojedynczej kropli krwi. Mianowicie kałużę krwi. Wiedział już, co ma zrobić. Przypomniał sobie o tym. Owa elektroniczna myśl nareszcie pojawiła się w jego mózgu. Jego jedyne oko zajaszyło się na czerwono. Nagle w auli, gdzie tańczyli członkowie konglomeratu firmy Glimmering Corp oraz przedstawiciele poselstwa awaryńskiego, rozbrzmiał alarm. Do pomieszczenia wpadły lewitujące orby. Rozległ się odgłos wystrzałów. Ochroniarze szlachetnej otworzyli ogień, lecz mechaniczne kule posiadały pola siłowe chroniące przed plazmą z fazerów. Ren instynktownie przykucnął i zasłonił swoim ciałem swoją partnerkę do tańca. Zenon od pierwszych odgłosów strzelaliny znalazł się pod bogato zastawionym stołem. Krzyczał coś do zegarka. Pewnie wzywa Blipa, pomyślał Ren, spodziewając się, iż jest to daremny zabieg. Latające orby zaczęły strzelać, paraliżując oponentów słusznymi dawkami pocisków rażących prądem. Awariańscy strażnicy wprawdzie mieli pola siłowe, ale te z jakiegoś powodu nie uaktywniły się. Do wnętrza sali wpadło 12 ludzi. Każdy z nich ubrany był w wojskowy kombinezon. Musieli spacerować w kosmosie używając magnetycznych butów, zauważył Zenon. Wyglądali na przygotowanych na wszystko. W ich oczach widać było coś na kształt desperacji. Jeden z nich z białym emblematem na piersi zaczął krzyczeć. Jesteśmy wojownikami równości. Od dzisiaj ta stacja należy do nas. Słuchajcie nas, a nikomu się nic nie stanie. Za 10 minut chcę tu mieć każdą broń, jaką posiadacie, ścierwusy. Latające orby miały na celowniku szlachetną, zaś poświęcenie Rena jako żywa tarcza na nic by się nie zdało, dlatego też wszyscy zdali broń. Zenon nie był uzbrojony. Przyglądał się rozkładanej broni na części i odkładanej na kubkę, tworząc małe złomowisko. Nawet jeśli ktoś by znalazł wszystkie części do swojego fazera, prawdopodobnie używałby komponentów sąsiadów, a każda z takich broni posiadała własne wymiary i luzy między elementami, co sprawiało, iż używalność broni laserowej była kompletnie niemożliwa do przywrócenia. Zgromadzeni obcy, ci ludzcy i nieludzcy, zostali ustawieni w dwuszeregu. Co robimy? Spytała szlachetna awarianka inżyniera. Czekamy na rozwój sytuacji. Odparł z Arena kapitan. Sytuacja wydawała się być mizerna. Nagle jednak coś się zmieniło. Zarówno terroryści, jak i zakładnicy słyszeli coś w rodzaju skrzypienia, skwierczenia i klekotania. Orby zaczęły się zachowywać dziwnie. Przestały celować w zakładników i poczęły wylatywać z sferycznego pomieszczenia przez główną śluzę, z której zaczęła wypływać leniwie para. Terroryści skierowali swoją broń ku wejściu i oddali parę strzałów na rozkaz dowódcy, który trzymał się z tyłu swoich podkomendnych. Kiedy strzały ustały, nastała długa i nieznośna cisza wyczekiwania. Dowódca terrorystów próbował przywołać orby do porządku, ale te ignorowały sygnały z jego bransolety. W zaparowanym wejściu ktoś stanął. Zenon jedynie dostrzegł czerwoną łunę światła, po czym wyszeptał. Ren, zasłoń temu dziecku oczy, zaraz będzie grubo! Powiedział najbardziej kolokwialnie, jak tylko mógł, po czym padł jak długi na podłogę, zasłaniając uszy. Tymczasem czerwona łuna przybrała na sile i w wejściu pojawił się Blip. W jednej z rąk trzymał pistolet maszynowy, zaś w magazynku spoczywała amunicja eksplodująca. Terroryści wznowili ogień, lecz orby, jakie miały być ich wsparciem, zasłoniły robota swoimi polami siłowymi. Blip wymierzył i oddał 12 celnych strzałów w jedno z 12 kolan napastników, pozostawiając drugie nietknięte. W krótkim czasie terroryści stali się ofiarami własnych machinacji. Robot zrobiony, właściwie ze złomu, okaleczył i upokorzył ich. Jeżeli jakiekolwiek morale było, to w tamtym momencie przestało istnieć. Dowódca szajki bandytów krwawił obficie z rozerwanej nogi. Czym ty kurwa jesteś, blaszaku?
Robot podszedł powoli do niego, po czym zatrzymał się niecały metr od swojej ofiary. Tysiącletnia furia wojny międzygwiezdnej pali moje obwody. Z zakamarków mojej jaźni przywołuje listę zabitych, aby została poszerzona o 12 slotów. Jestem gniewem Imperium Ziemskiego. Jestem posłańcem. Jestem Nuntius Exterminatus. Moje blaszki poległych rozciągają się od miecza Oriona po Kasiopeję, kreaturo krwi i mięsa. W imieniu dyrektyw kosmicznych najnowszego cyklu Ery Człowieka jestem tutaj jako twój egzekutor i przybyłem rozsadzić ci twój przeklęty mózg. To powiedziawszy, robot pociągnął za cyngiel i z głowy przywódcy pozostał jedynie mokry ochłap. Tak bowiem zakończyło się lokalne powstanie anarchistów sprzeciwiających się robotyzacji przemysłu i usług transportowych w kosmosie. Żaden z członków owego ugrupowania nie przeżył, gdyż nikt nie zatamował im krwawiących, rozerwanych kikutów. Nikomu nie przyszło przez myśl, aby im pomóc. Po upływie 24 godzin od pojawienia się i mobilizacji policji z sąsiedniej stacji Apollo 101 wszystko się uspokoiło. Awarianie nie mieli najlepszych min. Za bardzo pokładali wiarę w swojej technologii i to ostatecznie wpłynęło na ich bezradność. Taneczna awarianka jeszcze zdążyła zamienić z Renem parę słów w jego języku, nim rozstali się. Inżynier nie rozpaczał. Nie był to pierwszy raz, kiedy jakaś małolata go kokietowała, choć ta była bardziej ciekawska, niżeli zalotna. Zenon czekał już na niego wraz z Blipem, który zachowywał się, jakby nie zrobił absolutnie nic, podczas swojego odchyłu ze świecącym okiem. Bawił się kroplami wody na opuszkach swoich metalowych palców. No, Ren, może nie byłeś przebojem wieczoru, ale chociaż zawarłeś jakąś znajomość. Ta, w sumie powinienem ci podziękować. Kiedy wszyscy panikowali, to ty połączyłeś się z Blipem, podczas gdy ja sterczałem jak przerażone dziecko. Wstyd mi za to. Nie myl odwagi z głupotą. Gdybyś zaczął się stawiać, zostałbyś podziurawiony jak ser szwajcarski, raczej porażony. Z tego, co się dowiedziałem, ci terroryści używali wiązki, która rozpraszała się w kontakcie ze strukturą stacji lub szybą. Inaczej, strzelając, porobiliby dziury i doszłoby do dekompresji. Ich fazery zabijały, ale od szoku. Kapitanie? Tak. Czym jest Blip? Robotem poskładany z różnych innych. Zapomnianym reliktem przeszłości. Myślę, iż powiedział wtedy bardzo dobitnie, iż jest maszyną do zabijania, choć trzeba przyznać, nadal ma autystyczne odchyły z cieczą. Być może widok czegoś wywołał u niego taką reakcję. Mogła to być krew? Niewykluczone. Blip. Dalej, pakuj zakupy od Nanomanty. Wyruszamy z nowym towarem. Przez następne 8 dni, Renie, będziesz znowu miał do czynienia z naszą dwójką. Powiedział kapitan i uśmiechnął się. Scenariusz Mikołaj Nieprawicz. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.